Było już podsumowanie roku 2021, a teraz co w roku następnym będziemy robić w naszym stowarzyszeniu. Zaczynając od nowych aktywności, będziemy częściej organizować spotkania otwarte, oczywiście w miarę możliwości. Nie wykluczamy również rozpoczęcia działalności artystycznej, czyli chóru. Mamy kilka osób, które chciałyby się tym zająć. Ja apeluję do ludzi, którzy wcześniej występowali w chórze Warszawianka Warszawskim, czy innych tego typu inicjatywach, żeby się zgłaszali, kontaktowali z nami. Chcemy reaktywować działalność chóralną w Warszawie. Brakuje nam osób, które by umiały śpiewać w większej ilości, czy umiały poprowadzić ten chór, więc Stowarzyszenie Historia Czerwona jest na Was właśnie tutaj otwarte. Będziemy chcieli też robić więcej takich spontanicznych akcji wychodzenia do przeciwnika, czyli nie tylko reagowania na głupoty IPN-u, ale jakichś bardziej bezpośrednich działań. Oczywiście teraz nie będę mówił z góry o tym. Tego typu działania często są najbardziej udane, kiedy udaje się zaskoczyć po prostu przeciwnika. A teraz to, co niektórzy lubią najbardziej, jak wiadomo, część ludzi lubi filmy, które już kilka razy oglądało, inni lubią wydarzenia, w których już uczestniczyli. Mamy taką serię wydarzeń cyklicznych, ale one oczywiście nie będą takie same jak w roku 2021. Będziemy się starali zawsze coś nowego, ciekawego dodać, więc to, że w nich uczestniczyliście już w latach poprzednich, nie oznacza, że będzie dokładnie tak samo i nie oznacza, że będziecie się nudzili, bo chcemy, żeby było ciekawie, nie była to jakaś nudna, drętwa martyrologia, tylko nowoczesny sposób opowiadania o historii ruchu robotniczego w Polsce. Jedziemy po kolei. 15 stycznia, sobota, godzina 17. Tutaj już mamy godzinę. Zapraszam na Plac Zawiszy w Warszawie. Upamiętnimy rocznicę śmierci Henryka Gradowskiego, młodego komunisty, zamordowanego przez policję w roku 1932. Będzie też parę słów o historii tego incydentu. Dzień później zapraszamy do Radomska na godzinę 11. Ulica Narutowicza 1, złożenie kwiatów w rocznicę wyzwolenia Radomska w roku 1945. Dla nas to jest wyzwolenie i to jest oczywiste, że było to wyzwolenie. Przedstawiciele historii czerwonej będą obecni na uroczystościach w Radomsku. A 29 stycznia w sobotę na godzinę 15 zapraszamy do Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Dzięki współpracy z muzeum będzie można je zwiedzić. A o godzinie 16 złożenie kwiatów, zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą proletariatczyków zamordowanych przez carski reżim członków socjalno-rewolucyjnej partii Proletariat. Też się postaramy, żeby oprawa była w tym roku trochę inna niż rok wcześniej. Może też będą pieśni rewolucyjne. Zapraszamy, na pewno będzie ciekawie. A później spotkanie Stowarzyszenia Historia Czerwona, również bardziej i mniej formalne dyskusje na temat tego, co w tym roku planujemy, więc tam też zapraszamy, na pewno będzie ciekawie. 1 marca rocznica śmierci Jolanty Brzeskiej, warszawskiej działaczki lokatorskiej, zamordowanej w związku z działalnością, którą prowadziła. Tu włączymy się w obchody organizowane przez warszawskie organizacje lokatorskie. W kwietniu rocznica powstania w getcie warszawskim, niezależne obchody, niezależne od szopki organizowanej przez władze i ambasadę państwa Izrael. My chcemy upamiętnić społeczny aspekt tego wydarzenia, antyfaszystów, rewolucjonistów, którzy walczyli na terenie getta, tam zginęli w walce z faszyzmem. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie formuła wydarzenia, ale mam nadzieję, że w tym roku już odbędzie się demonstracja, jakiś przemarsz po prostu w realu, w miejscach, które są związane z tą tragiczną historią Warszawy podczas II wojny światowej.
W maju, 1 maja, demonstracja pierwszomajowa nie może nas zabraknąć pod czerwonymi sztandarami, pod symbolami rewolucyjnymi. Nie będziemy się podporządkowywać modzie na bycie grzecznymi, układnymi i umiarkowanymi, odpowiedzialnymi lewicowcami. My nawiązujemy do tradycji rewolucyjnej, do tradycji społecznej i taki też będzie tegoroczny 1 maja, demonstracja nie tylko z złożenie kwiatków pod kamieniem na Placu Grzybowskim, ale również nawiązanie do bieżących problemów ludzi pracy, świata pracy. Każdy z nas jest pracownikiem najemnym, należy do tej klasy pracującej, więc też już Was zapraszam. Być może po 1 maja też zrobimy jakieś nasze spotkanie, piknik, integrację, tak jak to zresztą tradycyjnie było w ruchu robotniczym, że po demonstracjach następowała część artystyczna i część taka bardziej luźna, integracyjna. Więc już w tej chwili zapraszam. 8-9 maja to są Dni Zwycięstwa. My obchodzimy oba Dni Zwycięstwa nad faszyzmem, bo rocznic zwycięstw nad faszyzmem nigdy za mało i w związku z tym, że w zeszłym roku nasze pojawienie się pod pomnikiem Armii Czerwonej 9 maja spowodowało ból dolnej części pleców u niektórych prawicowców, to w tym roku postaramy się, żeby ból powrócił. Dalej będziemy z czerwonymi sztandarami, z symboliką rewolucyjną. Po prostu możecie nam naskoczyć ze swoimi zarzutami o propagowanie totalitaryzmu. Jesteście żenujący, antykomunistyczni prawacy z różnymi faszystowskimi naleciałościami. Możecie nam naskoczyć. My będziemy zwycięstwo nad faszyzmem świętować pod pomnikiem przy ulicy Żwirki i Wigury i w innych miejscach też. W lipcu zapraszamy na rocznicę wybuchu wojny domowej w Hiszpanii. Wydarzenie cykliczne. Będziemy pewnie z innymi środowiskami lewicowymi tutaj współpracować. Jeszcze co dokładnie to będzie, to za wcześnie mówić, ale na pewno jakieś spotkanie, może projekcja filmu, może też pieśni, więc rezerwujcie sobie czas 17 lipca, bo wtedy najprawdopodobniej będą obchody. A już 23 lipca uroczystość pamięci Stefana Okrzei w rocznicę śmierci PPS-owskiego rewolucjonisty. Jakieś spotkanie, złożenie wieńców na Cytadeli, jak również część z wykładami, spotkaniami. Postaramy się zaprosić jakichś ciekawych prelegentów, jak również też zrobić część integracyjną dla naszych sympatyków. 1 sierpnia tradycyjny spacer śladami powstańców warszawskich. Dotąd była to 104. Kompania Związku Syndykalistów Polskich oraz Batalion Czwartaków Armii Ludowej. Jeszcze nie wiemy, czy w tym roku będzie spacer po Starym Mieście, czy też odwiedzimy jakieś inne miejsca związane z walkami różnych lewicowych formacji w Powstaniu Warszawskim. No, żeby nie było tak jak co roku, żeby też zapoznać naszych sympatyków, sympatyczki z innymi miejscami pamięci niż te, które odwiedzamy zwykle. 6 września, rocznica powstania Robotniczej Brygady Obrony Warszawy. Mam nadzieję, że coś się będzie działo. Tutaj zwykle Polska Partia Socjalistyczna, jej młodzieżówka coś organizowały na ulicy Wareckiej w Warszawie, gdzie mieścił się sztab brygady, jak również redakcja pisma Robotnik. Na pewno będziemy trzymali rękę na pulsie i uczestniczyli w obchodach rocznicowych. We wrześniu również, jeszcze nie wiem w który weekend września, ale w Ewinie pod Radomskiem obchody rocznicy bitwy partyzanckiej stoczonej przez brygadę imienia Józefa Bema, brygadę partyzancką Armii Ludowej. Tam zawsze jest taki piknik ludowy, spotkanie. W tym będziemy uczestniczyć z pewnością, być może jakąś większą grupą. Jeszcze nie wiadomo, co przygotujemy, ale w związku z tym, że
w Radomsku i okolicach są sympatycy Stowarzyszenia Historia Czerwona, a teraz również jego członkowie, to na pewno coś przygotujemy dla lokalnych mieszkańców z informacją o partyzantach i również z informacją o stowarzyszeniu. W październiku 22. rocznica powstania Brygad Międzynarodowych. Za wcześnie mówić, co konkretnie zrobimy, ale być może odwiedzimy fałszerzy historii, czyli przeciwników Brygad Międzynarodowych, cichych admiratorów generała Franco z Instytutu Pamięci Narodowej. Może któraś z filii Instytutu, może siedziba centralna albo przystanek Historia, gdzie ogłupia się młodzież. Przejdziemy się, może zrobimy jakąś akcję, ale jeszcze za wcześnie mówić, jaką niespodziankę dla nich przygotujemy. Być może właśnie zasada, że to będzie niespodzianka. Niespodzianki się najlepiej sprawdzają w kontaktach z przeciwnikami i fałszerzami historii. W listopadzie albo grudniu zorganizujemy coroczną konferencję historyczną. Postaramy się, żeby w tym roku też udało się zorganizować ciekawych mówców. Być może będziemy kontynuować temat ruchu robotniczego i mniejszości narodowych, a może coś innego związanego z historią ruchu robotniczego. Zobaczymy. Zapewne będzie to we współpracy z Muzeum 10 Pawilonu. No i ostatnie wydarzenia, takie cykliczne, które już w tej chwili mogę zapowiedzieć, to jest 16 grudnia, rocznica powstania Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. Może jacyś nieznani sprawcy w inny sposób niż repliką tablicy uczczą miejsce jej założenia. Zobaczymy. I tego samego dnia pikieta w rocznicę zabójstwa prezydenta Gabriela Narutowicza. Tam też z pewnością będziemy obecni. Zobaczymy, w jakiej formule. Mam nadzieję, że no w związku z tym, że to jest setna rocznica, to w tym roku będzie miało no bardziej huczną, jeśli tak można powiedzieć, oprawę niż w latach poprzednich. My na pewno deklarujemy współpracę przy przygotowaniu tego wydarzenia. Są jeszcze różne wydarzenia, które w tej chwili są w stanie przygotowania, takie niecykliczne, ale no dosyć ciekawe, nowatorskie. Zobaczymy, ile nam z tego wyjdzie. Tak jak mówiłem na początku, część tego, czy nam wyjdzie, to nie zależy od nas, bo zależy od wirusa i jak będą otwarte różne placówki muzealne, sale i możliwość spotykania się. Ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Mam nadzieję, że będzie coraz bezpieczniej. A my ze swojej strony zapraszamy do współpracy, zachęcamy też, będzie nas więcej w mediach społecznościowych, ale nie tylko chcemy być takimi internetowymi aktywistami, chcemy również wychodzić na ulicę, wychodzić w realu do Was, spotykać się, więc jeśli jesteście zainteresowani współpracą ze Stowarzyszeniem Historia Czerwona, wspieraniem nas, macie sugestie co do tego, czym moglibyśmy się zająć w roku 2022. Piszcie do nas, komentujcie, polubiajcie nasze kanały w mediach społecznościowych. Komentarze są dla Was, możecie sugerować tematy, które chcielibyście zobaczyć w tym roku w naszych działaniach. Zachęcam do oglądania wszystkich naszych materiałów, śledzenia naszej działalności. Zapraszam jeszcze raz do współpracy. A teraz dziękuję.